No to zaczynamy. Dzisiaj będziemy się kręcili po Puszczy Kampinowskiej. Kampinowskiej, przepraszam, Puszczy Kampinowskiej. Maja. Też mi się tak wydaje. Jak będzie pozwól pracę. Pan do spoko. No i zaczyna się. A jednak nie ma asfaltu. Zaczyna się Stradę Bianche. Miałem małą awarię na tym odcinku szutrowym. Nie zauważyłem zagadnień na terenu i wpadłem. I się kierownica trochę opuściła. Za słabo była przykręcona na mostku. A już jest dobrze, naprawiłem. Podniosłem, jadę dalej. Fajne miejsce. Wojtek gdzieś wypruł. O jest, widać go, w cieniu czeka. W prawo. Wow. Robi wrażenie. Jakaś drewniana osada, która pewnie pamięta jeszcze wojnę drugą światową. Znowu musiałem się zatrzymać i kierownicę odrobinę podnieść, bo wtedy za mało podniosłem. No, to taki gorszy asfalt troszeczkę. Ładna alejka, to nagram. Cały czas pod wiatr. Szybkość między 32 a 35 na godzinę. Też ładnie.
Wojtek. Osada wiersza. Coś mi się wydaje z lektury, że w tej miejscowości się ukrywali partyzanci. Ciężko powiedzieć. Ciężko. Ale samochody na nie stoją. Nie tyle opuściła, co po prostu stwierdziłem, że jeszcze za mało jest podniesiona. I musiałem ją jeszcze trochę podnieść. Nie wiem, bo musimy jechać tu. Proszę, proszę, tak. Jest ta ścieżka tam, czy nie? No, chyba nie ma. Dlatego mi nawigację nie chciała tędy poprowadzić. Ale... Skończył się nagraniczny fragment, na którym nie było ścieżki, ale już jest. Ciężko mi się... No właśnie. Ja zjadłem muchę w ogóle przez chwilę. Także teraz przerwę na posiłek mam już za sobą. Ale dopiłem. Thank you.
dotarliśmy do półmetka. Nowy Twór Mazowiecki. Ty robisz? No ale w lewo miałeśmy jechać. Dobra, może być też ten. To wygląda jak miejsce na odpoczynek i jedzenie. Pojedliśmy. Jedziemy dalej. Zaczyna grzmieć. Niezbyt przyjazne miejsce rowerzystom. Thank you.
Kampinoski Park Narodowy wita. Patrz pan jak ładnie. Odjazd. Bo mi muchy zjedzą i komary. Ale podjazd. No i kończymy pętlę i wjeżdżamy na drogę, którą już jechaliśmy. Jakaś wioska w lesie, w której mają nawet kościół. Ciekawe jak się nazywa. Nieczynne od lat. To chyba ostatnie ciekawe miejsce na dzisiejszej trasie. A miejscowość nazywała się Górki. Jakby chłodniej. No. Co? Tak, tak. Ale to dobrze, ja się cieszę, że to chłodzi. Wcześniej to się zapatrzyłem gdzieś i zjechałem z asfaltu. Potem nie mogłem wjechać. Dojeżdżamy do celu. No, to jest miejscowość, właściwie miejscowość. Na mapie jest to oznaczone jako granica, tak się nazywa, ale miejscowości tutaj nie ma żadnej. No, to do zobaczenia następnym razem. Ja się wyłączam. Tu jest taki fajny parking.
jakby ktoś chciał powtórzyć tą moją wycieczkę.